Powiedzmy, że chcemy naszkicować wykres funkcji y równe 1 druga razy x plus 2 razy x minus 6. No to pierwszym takim przybliżonym sposobem byłoby tak, żeby wziąć kilka wartości x-ów, prawda, obliczyć odpowiadające im y, w ten sposób uzyskalibyśmy kilka punktów w układzie współrzędnych, no i potem jakoś byśmy te punkty mogli połączyć. No ale w ten sposób, w zależności od tego, jakie punkty byśmy wybrali, mogłoby się zdarzyć, że pewne istotne cechy tego wykresu by nam umknęły. Wobec tego no, być może jest lepszy sposób i my tutaj zobaczymy, jak narysować ten wykres, no, zachowując jego najbardziej istotne takie jakościowe cechy. Więc pierwszym tutaj spostrzeżeniem jest to, że mamy tutaj do czynienia z funkcją kwadratową, prawda? Y jest funkcją kwadratową x, no bo jak wymnożymy tutaj te dwa nawiasy, no to dostaniemy x kwadrat, jakiś x z jakimś współczynnikiem, no i jeszcze wyraz wolny. No i teraz trzeba wiedzieć, że wykresem takiej funkcji kwadratowej jest parabola, czyli mniej więcej krzywa, która jakoś wygląda albo tak, prawda? No i tak wygląda, jeżeli współczynnik przy x kwadrat jest dodatni, a tak, jeżeli jest ujemny. No i teraz, jeżeli wiecie już coś o parabolach, to być może macie taką pokusę, aby wymnożyć te nawiasy i wtedy zastosować te wzory na przykład na wierzchołek, obliczyć pierwiastki i tak dalej. No ale właśnie zobaczymy, że jeżeli mamy taką parabolę, funkcję kwadratową w postaci iloczynowej, to my nie musimy pamiętać żadnych wzorów, tylko musimy pamiętać nieco takich jakościowych cech tego wykresu po to, aby całkiem dobrze go naszkicować. No więc pierwszym zadaniem jest, no widzimy, że tutaj mamy tę postać iloczynową, więc od razu mamy miejsca zerowe, prawda? Pytamy się, gdzie ten wykres przecina oś poziomą, no to on przecina oczywiście w punktach, które spełniają takie równanie, 1 druga x plus 2 razy x minus 6 równe 0. Na rozwiązania tego równania to są miejsca zerowe tej naszej funkcji, czyli punkty przecięcia naszej paraboli z osią x. No i co? I teraz tutaj kluczowym jest spostrzeżenie, to w jednym z poprzednich filmów o tym była mowa, jak takie równanie rozwiązać. Ano, to jest spostrzeżenie kluczowe jest takie, że tutaj mamy dwie liczby, których iloczyn jest 0. No i iloczyn dwóch liczb jest 0 tylko wtedy, kiedy jedna z nich jest 0, jedna albo obie, prawda? Ale przynajmniej jedna musi być 0, czyli x plus 2 równe 0 lub x minus 6 równe 0. No to tutaj x równe minus 2 lub x równe 6, czyli to równanie ma dwa rozwiązania, zatem ta parabola przecina oś x w dwóch punktach, minus 2 oraz 6. No dobrze, to mamy to. Teraz tak, współczynnik przy x kwadrat jest dodatni, no bo to będzie x kwadrat razy 1 druga, czyli to będzie taka parabola z ramionami do góry. No i teraz dalej jeszcze trzeba wiedzieć, że takim ważną cechą paraboli jest to, że jak mamy pierwiastki, to wierzchołek leży na symetralnej odcinka pomiędzy pierwiastkami, czyli innymi słowy na takiej, ta oś symetrii paraboli to jest pionowa prosta przechodząca no, dokładnie w połowie pomiędzy pierwiastkami. Tak? Czyli tutaj pierwiastki są minus 2 i 6, czyli połowa to jest tutaj 2, prawda? Czyli oś symetrii będzie pionową prostą przechodzącą przez punkt 2. Czyli tu będzie leżał na tej osi symetrii będzie leżał wierzchołek, czyli jego współrzędna x wierzchołka, czyli wierzchołek. To znamy jego współrzędną x, prawda? Współrzędna x będzie 2. No jaka będzie współrzędna y? No y to będzie wartość tej funkcji w punkcie 2. Czyli y wierzchołka to będzie 1 druga razy 2 plus 2 razy 2 minus 6. No to co, tu jest 2 plus 2 to jest 4, przez 2 to jest 2 razy minus 4 minus 8. Aha, czyli druga współrzędna wierzchołka to jest minus 8, wobec tego wierzchołek tej paraboli będzie leżał w punkcie 2 minus 8, to jest, prawda? Tu jest minus 6, tu jest minus 8. No i to ma być symetryczna, wiemy, że ta parabola to jest oś symetrii, czyli to będzie taka symetryczna tutaj o ramiona do góry i będzie symetryczna wokół względem tej osi przechodząca przez te dwa punkty parabola. Możemy jeszcze dla ułatwienia, żeby ją tutaj dokładniej narysować, policzyć, w jakim punkcie ona przetnie oś
y, czyli jaka jest wartość tej funkcji dla x równego 2, przepraszam, 0, no czyli dla 0 to mamy y od 0, to jest to 1 druga razy 0 plus 2 razy 0 minus 6, no czyli to jest 2 razy 1 druga, to jest 1, czyli to jest minus 6. Czyli ta parabola przechodzi przez punkt minus 6, no i co, i jakoś tam tak sym trzeba mniej więcej. Tak to by wyglądało. No i teraz symetrycznie po drugiej stronie. O, no mniej więcej, prawda? Czyli to jest wykres tej funkcji, parabola z ramionami do góry. No i właśnie, trzeba pamiętać, że oś symetrii, jak mamy postać iloczynową, jak mamy pierwiastki, to wierzchołek leży na symetralnej właśnie odcinka łączącego pierwiastki, czyli współrzędna x wierzchołka to jest dokładnie średnia arytmetyczna pierwiastków, no a współrzędną y liczymy, licząc wartość w tej danej funkcji naszej w środku tego odcinka.